Oglądajcie kanał podróżnicy.pl. Jesteśmy po wizycie w Muzeum Ostypka. Słuchajcie, polecam wam kupić bilety online najszybciej, nie stoicie wtedy w kolejce, chociaż są określone godziny tych pokazów, także to też na to się musicie umówić. Ile? Trzy pokazy dziennie chyba, tak? Zależy w których miesiącach też, nie? Bo teraz są chyba trzy, a wcześniej w którychś tam miesiącach są dwa, także musicie sobie to sami sprawdzić na stronie. Warto tu przyjść, bo dowiecie się dużo na temat Ostypka i dowiecie się tak naprawdę, że zimą nie kupicie prawdziwego Ostypka. Tyle mogę wam powiedzieć. Dlatego swoją wizytę w Zakopcu warto zacząć tutaj. Tak, pan nam właśnie uświadomił niestety, że prawdziwego Ostypka nie zjemy teraz. Tak, w określonych miesiącach wypasane są po prostu owce i wtedy jest ser owczy, a Baca nam powiedział, że to wam mogę zdradzić, że jedna owca daje od 250 ml, czyli szklankę mleka, do 500, takie co 20 chyba, czy jakoś tak. No czyli żeby zrobić takiego Ostypka 800 gramów, mówimy ile? Tam 30 owiec trzeba wydoić, coś takiego, nie? Sami przyjdziecie, dowiecie się. Polecamy wam, bo miejsce jest bardzo fajne. Jest super. Jeszcze chciałam właśnie coś powiedzieć i teraz, nie wiem, myśl mi przerwałeś, poczekaj. No mów, kochanie, skup się. Coś chciałam powiedzieć i miałam myśli, już nie wiem teraz, no. Ta zintyca jest kwaśno i słodko. Ona jest lepsza jak siadłem mleku, bo je po przegotowaniu. Tu macem, potem będę opowiadał o tej zintycy na końcu. No i tu dok gotujemy, no bo na bacówce kobiet nie ma. Sami musimy uważać, jak chcemy jakiś obiad zjeść. Jedna koleżanka jest bacowa na brzegach, koło Bukowiny Taczańskiej, Janna Rzepka. Ona zdała kurs na bace, także ona tam jest bacową i może z bacą, także ona w 2014 tam zdała kurs. Także ona pomogła. Także kobiety nie chcą pracować w tym zawodzie, tylko pomagają mężom. W literze J to jest Jadwiga. Po to ta Jadwiga służy, za jak za mocno mleko zagrzote, albo jak waży, baca jakiś obiad po waszemu mięsu, po waszemu sztuki, po gransku, no to krzyknie, bo ma pomocnika zawsze bacowce. Wojtek przesył tą Jadwigę w prawo ci w lewo, bo sztuki wpadną do waty. Bo wiecie, wy macie sobie gaz, to sobie ubieracie, tu się ogień poli, no to temu ta Jadwiga ma manę w prawo ci w lewo, żeby nie wykipiała, bo nie wiem, to. 600 łowiec, no to jest po 150, a maksimum jest po 120, ale różnie chodźki było, że trzeba dojść te postęp 150, no to 2,5 godziny trzeba siedzieć na siedzisku. A jak półtorej godziny, to jak 5 chłopów, to niecałe półtorej godziny. I łowce przechodzą, takie łokienko, przechodzą tu, trzymiemy jednym kolanem lewym, drugim prawym. I trzymiemy tak, łowce przechodzą. Honielnik napędza co najmniej po 20 sztuk, tam nie liczone, co by nie było, bo wiadomo, że by było od razu wewnątrz 50, to nas wywalili. Bo po 20 sztuk, one same idą. Tam pod koniec zostanie 40-30 takich najgorszych, ale to jest bardzo dużo mleka ma. I łowce dojmy ręcznie z tyłu. Także widzicie ten. Doję w to tu krowę? No ja kiedyś zdarzyło mi się. Skąd tu pan jest? No pochodzę z Łomży. Urodziłem się w Łomży. Podlaskie teraz. No ja wiem Podlaskie. Nie wiem, że to jest wysoko, tam już odbiłem górę. Przebij go teraz aż wzdłuż go przebij. Na to się to przebija, żeby woda wykapa, żeby się łezce poniezły. Dobra, Łukaszku, teraz wziął ci pokosę po malutku. Po co tu chodzi? Tak po malutku teraz. O. Tak, stał rzeczynowaty będzie. O. Po malutku tak. I musimy całe coś wzmocnić, obydę moce, bo jest sobie... Bo tu idzie... Ja to, proszę bardzo, a ja teraz... Opowiadam, tu jest taka serwotka. Tak nas zmęczyło robienie tego Ostypka. Słuchajcie, że musimy iść zwilżyć usta.
nasączyć gardła, bo kurna zaschło. A dalej zaraz będziemy szli do kolejnego muzeum, co tak. Wam pokażemy. A teraz widzimy tu jakieś karczmy, widzę jakąś karczmę z Bujnicką. Idziemy. Więc może pójdziemy tam. Jezu, i te przeprawy przez chodniki. Wypijemy coś i zjemy, no. No i co? By po piwerku z Monią młody sobie wziął tę herbatkę i jabłecznik. A my jeszcze do tego wzięliśmy jakieś tam serki grillowane, tak? Czy jakieś tam, czy po prostu, czy nie grillowane, nie wiem. O, kurwa. Dziękuję. Smacznego. Ale nie dla ciebie, a to ciasto. Tak, pewnie, pewnie. Tak. Myślę, że to dla Bora, ja to te serki grillowane. No jak podane, co to jest za płot? Kucharze to ostatnio prześcigają się, kurde, normalnie skok przez płot. Czekaj, to jest jakiś ser, obstawiam. Ale tu jest boczuś, wiesz. No ładnie wygląda. Wiesz, też wiesz. A, i tu te placki są. I masełko. Spróbuję. Ale dawno browara nie było. Takiego zimnego. Żurawinka, masełko chyba, no. Boczuś. Dziękuję. Dziękujemy. Ale ładnie podane. Dziękuję. Zobaczcie, Bora, jak ładnie wygląda. Sorry za te światło, ale przestawić. Tu jest ciemno po prostu. No jest taki karczma, no to co? I w większości tutaj tych karczm jest tak ciemno, bo jest taki klimacik zrobiony, tak, nie? Tak, tak, tu komineczek sobie się pali, nie? Tak, się pali. Szybko. Proszę. Wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand. Witajcie z winni Koliba, która jest pierwszym domem wybudowanym w stylu zakopiańskim według projektu Stanisława Witkiewicza. Idziemy sobie tutaj przejść i zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Chodźcie z nami, bo naprawdę jest co oglądać. Tak, willa Koliba znajduje się przy ulicy Kościeliskiej, czyli najstarszej ulicy Zakopanem. Tak. I na tej ulicy możecie znaleźć właśnie również domy tego typu, tak, te stare. W tym stylu? Tak, my się przejdziemy, później zobaczymy, tylko że tak pada śnieg, że nie wiem, czy będzie cokolwiek. Co się uda widać, nagrać, nie? To się uda nagrać. Będziemy chcieli dokładnie to zobaczyć jak najwięcej i uwiecznić to, nie? Także idziemy oglądać. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me. Pytamy do karczmy u wnuka. Dobrze jest teraz, czy nie? Bo no już was... nagrywam cię. Jesteśmy w najstarszej karczmie w Zakopanem i przeczytam wam tutaj, co jest napisane. Restauracja u wnuka znajduje się w budynku wbudowanym przez Józefa Krzeptowskiego przed 1850 rokiem w Zakopanem. Jest to pierwszy piętrowy dom na Podhalu, w którym od początku prowadzona była karczma. Tu znajdowała się także pierwsza poczta, sklep, kasyno i pierwsza biblioteka w Zakopanem. W 1907 roku przybył do Zakopanego znany lwowski restaurator Jan Wnuk. Miał gotować specjalnie dla goszczącego w Zakopanem pisarza Henryka Sienkiewicza. Poznał wtedy córkę Józefa Krzeptowskiego, Józefę, pracującą wówczas w restauracji Karpowicza. Ślub wzięli 26 października 1907 roku i wspólnie otworzyli restaurację Jana Wnuka. Także tak, zamówiliśmy sobie przystaweczki, bo na razie obiadu nie jemy, jeszcze trochę czasu mamy do pociągu, także na razie przystaweczki, piweczko, luzujemy jeszcze ostatni wzięliśmy dzień. Też śliwowicę na spróbowanie, taką 70 V, zobaczymy. Ale tylko po jednym kieliszeczku. No oczywiście, delikatnie. Delikatnie. Zobaczymy, czy nas z butów nie wyrwie, nie? Tylko tam. Borys sobie wziął stypkę oczywiście z żurawiną, bo lubi też, a my wzięliśmy sobie chleb ze smalcem. Thank you.
Zobaczymy, jak ta kwaśnicka, nie? Dobra, naprawdę. Czekaj, jeszcze raz spróbuję, żeby nie było, że tam Polstar gdzieś. Żeby tylko jest? Jest żebero tutaj, no. W środku. Czekaj, bo ziemniaki są, ale tu jest żebero, nie wiem jak to... Nie, ziemniaki są, poczekaj. Nie, z ziemniakami jest, sorry, to nie z żeberem. Nie, z żebero też miało być tutaj. Tak? Nie, 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 nie. Wsiedliśmy... Na żeberze to jest. Na żeberze, no, no dobre. Dobre jest. O, ale siorbiem, chyba smakuje. No siort normalnie, a nie tam. Siort normalnie, nie pod kamerę. No. Nie, jak dobre? Dobre, nie? Ja lubię, nie? Ja kapuśniaki to tam. Ale powiem wam, że ja w ogóle kapuściana nie jestem, ale to mi tak mega smakuje. Łukasz mnie przekonał do kapusty trochę, do bigosu, do takich właśnie rzeczy. U nas to się nazywa kapuśniak, a normalnie to kwaśnica tutaj, nie? Nie, bo u mnie w domu na przykład, jeżeli chodzi o bigos, zawsze był taki mocno kwaśny, a ja robię taki pół na pół, nie? Również, że jest taki tak. Idealny, z moim zdaniem. Ale naprawdę wychodzi dobra kwaśnica, naprawdę spoko. Pycha. Jakieś tu żebero było, ale coś to kostka. Ugryzłeś to? No jak? Myślałem, że nie ugryzłeś. Zarłem to całe mięso. Czekamy na dalsze dania. Dobre. Gulaszek. Tak, tak no mówił gulasz ostry. Z chlebkiem. Holender, jasne. To no, jest niezależne od obiektywu, słuchajcie. Takie sytuacje, nie? No, ale wygląda spoko. Ostre? Ja wiem. No, na razie nie czuję. Ale czuję, że jakaś moc jest, ale. Łukaszko. Odpowiednio rozluźniony. Tak. Ale czuję, że chili tu jest. No tak, na pewno ma moc. Już to czuć. Mamo? Teraz, no, wziąłem dwa takie widelczyki, wiecie. Sosiku i jest moc. Drapie w gardle, słyszę. No, jest. Dobrze, Cicho. Ale ja lubię. A ja zamówiłam golonę. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu zamówiłam golonkę, ale tylko po tym, jak zrobiliśmy golonkę w kociołku. Więc będę próbowała. Oczywiście tej skóry na pewno nie zjem. Ale spróbuję środka. Dobra, no zaczynamy. No, Boro, myślisz, że to zjesz na spokojnie? Dasz radę? Myślę, że dam radę. Tak? Owszem. No dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, zobacz. Ale nie nagrywaj mnie, bo ja... Właśnie musisz zostać nagrany, bo tak już Cicho. Jest w tej rodzinie, że ja wszystko się... nagrywamy. Ja się stresuję. W tej rodzinie wszystko się nagrywa. Tak. O cholera. O, ale tłuszczak. O, wyleciało tam. Ostry tłuszczak. A ktoś nam ostatnio napisał komentarz pod filmem z kociołkiem, właśnie z golonką, że jak to bez skóry? No sorry, na razie się nie mogę przemóc, nie zjem tej skóry, nie, ale zjem to co jest nie w środku. Nie, no jedzą niektórzy skórę. Co ty gadasz? No jedzą. Niemożliwe to jest. Ja muszę tak zrobić. Nie umiem sobie z tym poradzić na razie, więc poczekajcie. Nie bądźcie na mnie źli, że ja sobie tak nieporadnie tutaj działam z tą goloną. O, dobra. Trochę tej musztardki. No kurde. Stozik. Słuchajcie, ja to mówię, ja jak chłop. Galareta, seta i ten, i... I golona. Golona i jeszcze ten, tatar. To jest bar zakopiański, nie? Tak? Tak to się nazywa, kochanie? Tak, no właśnie. Zawsze, wiecie co, ja mam coś takiego, że nigdy nie pamiętam, wchodzę do właśnie, baru, tego nigdy niczego nie pamiętasz w ogóle nazwę. Szyld, nazwę, wchodzę do środka i mam jakby zapaść totalną, nie? No na przykład mówię tak, mieszkamy na ulicy Chramcówki, a Łukasz, mieszkamy na Chramcówkach, albo na przykład idziemy do Doliny Kościeliskiej. To ja, idziemy to do ja. Doliny Kościeliskiej. No ale co, ale zobaczcie jak to wygląda, nie? Nikt nie chce, żeby go nagrywać. Wszyscy są przeciwko, dlatego te panie, co tam podszedłem do tego, to je wyblurujemy i żeby nie było, nie? Tak. I co, fajnie tu jest ogólnie. Myślę, że to jest taka poczekalnia, bo to jest dosłownie na lewo stąd, tam jak spojrzycie,
nie chcemy ludzi nagrywać, nie? Ale tam na lewo to jest dworzec, nie? No i co? I w oczekiwaniu na pociąg, na autobus czy coś, to dużo ludzi na pewno tu przychodzi, zostawia dużo sianka, nie? Ktoś tą lokalizację sobie bardzo dobrze wymyślił. Sorry. Nie, kochanie? Myślisz, tak, że tak jest? Chciałbyś... Ogólnie ładnie pachnie, ale nie jemy już tutaj, bo zjedliśmy wcześniej, więc... No, rachunek w karczmie u wnuka nas powalił, ale, ale musimy powiedzieć, że siedzieliśmy tam naprawdę 4 czy 5 godzin, bo no, chcieliśmy, żeby ten czas nam jakoś minął, więc wiecie, dobieraliśmy. Rachunek u wnuka wam zdradzę, tak? Tylko po cichu, żeby nikt nie słyszał. 380 zł. Tylko. Masakra, to jest, wiecie... No, boli, to prawda. Bardzo boli, ale... W końcu w Zakopcu musicie się przyzwyczaić, jeżeli chcecie pójść gdzieś do jakiejś restauracji, to liczcie się z wydatkiem i do tego jeszcze gdzieś wejść na jakąś atrakcję, w sensie gubałówka. Tak 200-300 zł dziennie ogólnie to... 3 stówki to jest minimum. Minimum, to prawda. Nie? 10 dni policzcie sobie po 300, nie? No, plus sam, dojazd. Wiecie, my na przykład na Kasprowy nie byliśmy, ale sam wjazd na Kasprowy ponad 300 kosztuje, na przykład na 3 osoby, nie? Więc... No... Jest, kasa leci jest, jak szalona. Tak, jest pięknie, ale trzeba to liczyć. To liczyć trzeba niestety. Ja już tęsknię za domkiem i cieszę się, że wracamy dzisiaj do domu. Ja też. Po różnych perypetiach, o których wam powiem później, z wewnątrz przedziału udało się ogarnąć sypialnię. Zobaczcie, jak to wygląda. Są trzy łóżka. Na dole jedno, na górze drugie i trzecie na samej górze. Nie wiem, kto tam będzie spał, zobaczymy. Na samej górze. No, zobaczcie, tu macie półeczkę na ciuchy, a dopłata za to kosztowała 8 dych na osobę. 79 zł. Wczoraj na stacji nam powiedziano, że no spokojnie dostaniemy. Dzisiaj pewne tam były... Ktoś idzie. Ta, różne akcje, dobra. Ktoś idzie, musimy wejść. Tu jest drabinka po to, żeby się dostać na górę, dobra. Właśnie. Słuchajcie, miejsca za dużo tu nie ma, ale Boro będzie wbijał na górę, więc wam pokażemy jak chodzi. Ściągaj te buciory. Chwila. Młody. Się nie śpieszy nikomu. Miejsca dużo nie ma, ale uważaj, spoko. Uważaj, żeby drabina, drabina ci nie, ten, nie poleciała, ja cię będę trzymać. Nie, spokojnie. Jak to, Boro? To jest stary ten, alpinista. Kaskader. Stary alpinista. Ale jak się cieszy. Pomachaj tam z góry, jak dojdziesz. Machom. Machom wom. Wom mochom. I nie ma jak to metry 8 miesięcy. Uż się. Tobie patrz, jaki pająk. Patrz. Dobra, jest dobrze. Można fajnie zapierdzielić głową w nocy. Ale jak, do góry masz radę. Jest elegancko. No to dobrze. Już jak widzę ten cękacz w tej szaferze, to już mi się twarz uśmiecha. I są normalnie ręczniki nawilżone. No klasyka. Nawilżone. Płacisz 8 dyszek, to masz, nie? Po cękaczu od głowy. No. Nie no, dobra, spoko. Ale było to trochę denerwujące, wam powiem szczerze. A tutaj mamy gniazdko jeszcze, gdzie można podładować sobie telefona. No. Musimy ogólnie wozić chyba przedłużacz po prostu. Ładujcie tam. A co tu było jeszcze, kochanie? Nie mogę mówić. Bo się zapchałam z tym katem. No daj do światła bardziej. No o właśnie. O. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand. But losing you now is the only choice.